Dzień dobry moi kochani, witam się z wami bardzo serdecznie. Jest dzisiaj środa, matko, środek tygodnia, prawie weekend, już się nie mogę doczekać. Słuchajcie, dzisiaj przychodzę do was z współpracą. Mam możliwość zaprezentowania wam zegarka. Jest to zegarek smartwatch firma Pansonwer. Pansonwer, słuchajcie, można wejść sobie na stronę internetową, zobaczyć co mają w swojej propozycji. Słuchajcie, w przepięknym opakowaniu przyszedł mi zegarek, w zestawie był również dołączony kabel ładujący, nie było ładowarki. Jedyne co minus jaki mam tutaj właśnie odnośnie tego zegarka, to nie było ładowarki samej kostki do ładowania, natomiast był przepiękny zegarek. Miałam możliwość, słuchajcie, do przetestowania zegarka. Zegarek smartwatch, typu smartwatch, słuchajcie, na silikonowej bransoletce. Nie jest to mój pierwszy smartwatch, który testuję, tym bardziej byłam ciekawa, jak to, słuchajcie, wygląda, w jaki sposób on w ogóle funkcjonuje i jakie ma parametry. Jest bardzo ciekawy, słuchajcie, design ma bardzo ładny, ja wam za chwilę pokażę go od strony drugiej, będziecie mogli zobaczyć, jakie ma funkcje w środku. Oczywiście do tego zegarka jest dedykowana aplikacja, którą mam zresztą na telefonie pobraną. Ekran wyświetlacza jest naprawdę bardzo interesujący. Oczywiście możemy skorzystać z innych opcji. Jeśli mam na przykład, ja osobiście mam Spotify'a na telefonie, to sobie tutaj mogę przyciszyć, pogłosić, włączyć lub wyłączyć tą opcję, czyli muzykę na telefonie. Dodatkowo mamy kamerę, ustawienia, mamy również, słuchajcie, inne możliwości. Znajdź telefon, bardzo fajna opcja. Skorzystałam z tej opcji ostatnio, bo nie wiedziałam, gdzie mam telefon, nacisnęłam i automatycznie telefon mi zadzwonił, wiedziałam, gdzie on jest. Wracamy, słuchajcie, mamy tutaj wszystkie powiadomienia typu Messenger, mamy również opcję zrelaksuj się, dzięki niej możemy sobie ustawić na przykład jakiś tam czas, minuty na relaks, zegarek będzie nam podpowiadał, że mamy, słuchajcie, spokojnie oddychać, zrelaksować się, usiąść, proszę bardzo, zachowaj spokój, wdychać, powoli wypuszczać powietrze i przez minutę czasu mamy taką możliwość na zegarku, słuchajcie, zrelaksować się. Postaram się go zatrzymać teraz. Tak, trening został przerwany, tak. Wracamy, słuchajcie, latarka, możemy zaświecić sobie światło, jak nam ciemno, jest stoper, jest minutnik, budzik, pogodynka, sen. Tutaj fajną opcją jest fakt, że możemy, słuchajcie, po pierwsze monitorować sen, po drugie rejestr aktywności fizycznej, no to wiadomo, krokomierz, trening różnej opcji, jest ciśnieniomierz, słuchajcie, jest tlen we krwi, czyli pulsoksymetr jest również tutaj w zegarku, co mnie bardzo cieszy. Puls, aktywność, zapisy połączeń, kontakty i wybierz jeszcze inne opcje. Mam taką możliwość, zobaczcie, mogę sobie wybrać numer telefonu i po prostu zadzwonić. Zamykamy sobie, słuchajcie. No czy ja to zamknę? Może zamknę. Jest też opcja, słuchajcie, zmiany wyglądu naszej głównej tarczy. Ustawienia. Restart, dzwonek o urządzeniu, ustawienia fabryczne lub całkowicie wyłączamy zegarek, żeby nam nie przeszkadzał. Chcę jeszcze przejść do tej opcji, słuchajcie, zmiany. O, tutaj macie, zobaczcie, podsumowanie, co ja tutaj dzisiaj uczyniłam. No nie za bardzo, kochani, wszystkie parametry, jakie tutaj, słuchajcie, są zbadane przez jakiś tam okres czasu. Mamy tutaj też opcję zbadania tlenu w organizmie i brak zapisu. Proszę nosić zegarek, aby monitorować jakość snu. Pogodynka, kochani, wszystko tutaj, co potrzebujemy, możemy również dodać, co nam bardziej, słuchajcie, jeszcze odpowiada na tych głównych stronach. Znajdziecie kilka rodzajów zegarków, ale również jest możliwość zamówienia sobie tych bransoletek w różnych kolorach. Chyba 4 kolory są dostępne, także ja akurat wybrałam sobie kolor czarny, ale macie tam również do wyboru różne inne kolory, także można też zmieniać, słuchajcie, opaskę zegarka na kolor wasz ulubiony.
Moi drodzy, nie pierwszy i nie ostatni mój zegarek z typu smartwatch w moim domu. Ja Wam dzisiaj polecam zegarek firmy Panson Wear. Jeżeli jesteście zainteresowani, już wspomniałam. Słuchajcie, najważniejsze dla mnie, słuchajcie, te aspekty, które są i funkcje w tym zegarku, to mierzenie tlenu we krwi, ciśnieniomierz, puls możemy sobie zmierzyć. Jest oczywiście krokomierz, co mnie bardzo cieszy. Mogę w każdej chwili usiąść i po prostu, tak jak mówię, zbadać sobie te wszystkie parametry, które mi są potrzebne, a na przykład się źle czuję, żebym wiedziała, co się z moim organizmem dzieje. Ja nie sypiam w zegarku, słuchajcie. Zdejmuję zegarek na noc, ale oczywiście jest taka możliwość spania w zegarku i wtedy nasz zegarek bada naszą, słuchajcie, naszą jakość snu, jak to wygląda. Dużo funkcji, super sprawa znajdź zegarek, super sprawa latarka, nie widzimy jak, wiecie, jak jest ciemno, gdzie włożyć klucz do dziurki, więc możemy sobie podświetlić, czy to w samochodzie, no samochód wiadomo otwiera się z kluczyka automatycznego, ale na przykład nie możemy sobie znaleźć kluczyków w torebce, jest zdecydowanie łatwiej. Fajny gadżet, niedrogi, polecam serdecznie i zapraszam do linku i do strony firmy. Kochani, dla moich widzów mam kod rabatowy Masia50 i również tutaj Wam się wyświetli na ekranie ten kod rabatowy. Dzięki niemu możecie sobie zakupić produkty firmy Panson Wear w cenie 50% taniej. Bardzo dobra oferta, jeśli jesteście zainteresowani i macie na przykład taką potrzebę zakupu, serdecznie Wam polecam. Przez tydzień czasu testowałam ten zegarek. Naprawdę jest bardzo fajny, taki przyjazny i mięciutka bransoletka, więc absolutnie nie odczuwam go w ciągu dnia. Tak jak mówię, ma do siebie przystosowaną aplikację i fajnie współgra razem z telefonem. A teraz, moi kochani, przechodzimy do dalszej części mojego vloga. Zapraszam Was serdecznie. Przyszłam z pracy, ciemno za oknem, słuchajcie, świetna ta firanka jest, którą sobie zamówiłam, ciemno, tak jak mówiłam, byłam chwilę u kurek, zebrałam jajeczka, dałam im jedzonko, wodę jeszcze mają, słuchajcie, dzisiaj, tak sobie myślę, jest godzina prawie 6, więc może byśmy tak z Adusią trochę poukładały puzli, ale wiem też, że ma coś tam co nieco zadane i też jakąś czytankę, także jeżeli się uda, to bym chciała te puzzle dzisiaj napocząć. Nie używamy za często stołu w jadalni. No wiadomo, no używamy, no ale wiecie, jak nas jest teraz mniej, nie ma Grzegorza, to tak rzadziej siadamy wszyscy tak przy stole. W związku z tym ten stół możemy sobie zająć właśnie puzzlami i wieczorami będziemy sobie siadać i kto ile może, to ułoży puzzle. Puzzli jest 1500 kg i puzzle są z kotami. W tamtym roku były kupione, słuchajcie, chyba Agatka nawet kupiła te puzzle i nie udało nam się do końca złożyć tych puzli, a stół był, później był potrzebny, słuchajcie, bo jakaś chyba impreza to była, nie pamiętam, więc te puzle złożyłyśmy. Natomiast teraz jest początek tak jakby zimy, no w sumie jeszcze nie ma tej zimy, ale słuchajcie, jest ciemno, jest zimno, siedzi się w tym domu, więc może odpalimy puzzle, już się nie mogę doczekać i są naprawdę bardzo skomplikowane, bo jest bardzo dużo detali, szczegółów. Powiedzcie, kochani, czy Wy też coś tam dłubiecie sobie wieczorami. Może ktoś szydełkuje, może ktoś, słuchajcie, na przykład też układa puzzle. Oczywiście jeszcze z Adusią gramy w karty i w planszówkę, ale przeważnie, tak jak mówię, czas nas goni, więc różnie to bywa. Bardziej w weekend, bardziej, słuchajcie, właśnie takimi późnymi popołudniami, sobota, niedziela, no bo w tygodniu, wiadomo, lekcje, gonią lekcje i ja też, kochani, mam sporo takich rzeczy do ogarnięcia w domu, typu obiad, a to sprzątanie, a to ogarnianie kuchni, a to napolenie w piecu, no jest tych obowiązków trochę. Dobra, pokazuję Wam te puzzle. Jeśli jesteście fanami kotów, to na pewno Wam się spodobają. I są puzelki, jakie śliczne, kochani. Nie chcę, żeby Wam się odbijało od górnej lampy. 1500 puzli, puzli premium, jakieś tam puzelki. Zobaczcie, jakie kociory, piękne śliczności. Każdy inny. Naprawdę tych detali jest mnóstwo, mnóstwo. Była opcja, słuchajcie, już zbadania, bo tam jakieś, zobaczcie, zaczątki tych puzli są. Oj, jakaś frotka nawet się znalazła, słuchajcie, ale puzli jest ogrom. Boże, już
już to widzę, samo odwrócenie tych puzli, żeby wszystkie były w jednym, wiecie, na jednej stronie, to już nie lada wyzwanie. No ale słuchajcie, cała zima przed nami, może się uda, a jak się uda, to oczywiście Wam pokażemy nasze postępy, nasze kocie postępy. Kocie postępy, mój kociaczek malutki, oczko. Moi kochani, ostatnio kupiłam w sklepie Sówka. Bardzo często mi się wyświetla na Facebooku właśnie ten sklep. Przepiękną sukienunię. Zobaczcie, jak ona wygląda. Jest to typowo świąteczna sukienka dla Ady. I powiem Wam, że tak szukałam sukienki, bo Ada bardzo szybko wyrasta z tych sukienek. Nóżki ma długie, więc moment, ten rozmiar musi iść po prostu level wyżej. I fajnie, że kupiłam, słuchajcie, tyle co przyszła sukienka, poleżała 3-4 dni. Słuchajcie, informacja, że jest sesja świąteczna w szkole i trzeba ubrać dzieci tak jakby odświętnie. Wiecie, bożonarodzeniowo i tak dalej. Także świetnie, Ada była właśnie w tej sukience na sesji zdjęciowej. Nie mogę się doczekać, jak tam zdjęcia wyszły. Czy wszystko się udało tak jak trzeba? Mam tutaj, słuchajcie, kokon, na kokonie leży moje pranie, zaraz się z niego biorę. Także nie myślcie sobie, że kurde, ja to mam z górki, absolutnie. Tam są chyba 3 suszarki o wysuszonego prania. Trzeba złożyć, pochować, ewentualnie co nieco poprasować. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, że ja naprawdę bardzo mało rzeczy prasuję, tak naprawdę to tylko jakieś koszule, bluzki, staram się te t-shirty wszystkie, wiecie, składać w kosteczkę i one się same jakoś tam delikatnie wyprasują. No wiadomo, chyba że jest jakaś naprawdę ekstra okazja, że trzeba wyglądać, no to wtedy dopiero biorę się właśnie za prasowanie. Dodatkowo, słuchajcie, ostatnią sobotę... Tak, ostatnią sobotę cały dzień spędziłam właśnie w tym takim pomieszczeniu gospodarczym, które mam przy łazience u góry i tam są różne rzeczy typu choinka, jakieś buty, których w chwili obecnej nie noszę, nie nosimy, jakieś tam, wiecie, dmuchane rzeczy, choinka tam jest, różne stroiki na Wielkanoc, na Boże Narodzenie, no wszystko tam jest. Jest też mleko, jest cukier, jest mąka w zapasie i ostatnio sobie właśnie zrobiłam porządek właśnie w tym pomieszczeniu i taka byłam z siebie dumna, mnóstwo rzeczy wyrzuciłam, tych takich zbędnych, więc naprawdę troszeczkę się przerzedziło, cieszę się ogromnie i właśnie tak sobie myślę, że w każdym pomieszczeniu powinnam zrobić taki research, co jest potrzebne tak naprawdę, a co nie, bo jest mnóstwo rzeczy, których w ogóle nie noszę albo nie używam, a one leżą i tak, wiecie, przerzuca się z kąta w kąt. I tak naprawdę na przykład, powiedzmy, opakowania po telefonach. Mam ich chyba z 10, a tak naprawdę telefonów mamy w tym momencie 4 czy tam 5 i one są na bieżąco. Tamtych już dawno nie ma, ale opakowania zostały. Tak samo znalazłam, słuchajcie, stary aparat fotograficzny, jeszcze na kliszę. Znalazłam również cyfrówkę, której też już dawno nie używaliśmy. No wiadomo, że cyfrówki nie wyrzucam, ale powiem Wam, że takie przegrzebanie szafy to naprawdę, słuchajcie, można takie skarby znaleźć, że szaleństwo. Dobrze, kochani, pokazuję, co zrobiłam, co się udało, jak teraz moje pomieszczenie gospodarcze wygląda po wysprzątaniu, po wyrzucaniu części rzeczy. Też zrobiłam takie, wiecie, jakby segregację wszystkich słoików, które są mi potrzebne, a niepotrzebne. Wyrzuciłam również zakrętki, które po prostu były wszystkie te, co były takie jakby, wiecie, zardzewiałe, jakieś tam, wiecie, pyknięte nożem, czy tam odwadzone. Naprawdę sporo tych zakrętek było, więc swoją wagę uczyniło. Kochani, idziemy do pomieszczenia gospodarczego. Zobaczycie, co mi się udało w sobotę zrobić. Zobaczcie, buciki poukładane. Mogłyby być w opakowaniach, ale jeszcze o tym myślę. Słuchajcie, tutaj jakieś mleko, tu cukier, tu mam jakiś jeszcze grill. Słoiczki poukładane, słuchajcie, posegregowane wszystkie zakrętki. Jakieś tam rzeczy typu, wiecie, jakiś stroik, coś tam. Naprawdę jest bardzo ładnie, czysto, schludnie. Przede wszystkim można wejść.
No dobrze, kochani, powolutku kończymy tego vloga. W sumie myślę, że już nic więcej dzisiaj nie nagram. Biorę się za pranie i jest tego sporo, jestem też głodna, także muszę sobie coś ogarnąć. Obiecałam sobie, że na jutro ugotuję zupę jarzynową. Nie z Thermomixa, tylko po prostu tak sama z siebie, wiecie, w garze, żebyśmy miały co jeść jutro, w sensie jakiś tam ciepły obiad, ciepły posiłek. Na dzisiaj, kochani, to wszystko. Bardzo Wam dziękuję. Pamiętajcie, kochani, łapeczki w górę, komentarze i subskrypcje. To dla mnie bardzo ważne. Bardzo dziękuję za dzisiaj i zapraszam na kolejnego vloga.